Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Wow, zaczynajmy kolejny odcinek. Mam ochotę sprzedać Vipera. Oh, yeah. Zrobię wam na złość i sprzedam ten samochód. Wow, yeah. Eclipse'a, znaczy tego, Lancera zostawimy, Caymana zostawimy, Gallardo zostawimy i IS-300 zostawimy. Ale biorę teraz Gallardo, mam bardzo dużo kasy i będziemy pokonywać dzisiaj kolejnego przeciwnika, którym jest... Roni. Już Roni poroni. Ej, zobaczcie, mam Total Bounty już zaliczone. Wow! Co tu bio? To jest Roni poroni. Będzie miał DBS-a i zobaczmy, jakie wyścigi. Będzie drag, będzie... Jest drag! Oh, yeah! No dobra. Słuchajcie, karerka mi się nie odblokowała jeszcze chyba. I mamy tym Forda GT. Oh my gosh. Karerka GT, ile będzie sobie kosztować? A tutaj mamy Murcielago. Kurweta mnie korci. Ej, starczy mi kasiory na tego, nie? Na karerkę GT. A nie, to będę jeździł wyścigi... Ej, co ja chcę kupić? A nie, to będę gdzieś wyścigi tam czepał jeszcze i zarobimy sobie kasy. Dzisiaj chcę mieć kurwetę. O! Gallardo jest zajebiste, wiem. Zajebisty samochód, naprawdę. Nim się tak łatwo wygrywa, że to jest szok. Ale dzisiaj chcę mieć kurwetę. Nie wiem, czy uda mi się ją dobrze stuningować. No ale... Kurde, to jest kurweta, jeden z moich ulubionych samochodów. Dobra. Zajeżdżamy do pięknego garażu tuningowego, znaczy warsztatu. Gdzie ja już? A właśnie, zobaczmy bodykity. O, myk, myk. O. Bardzo fajny, skromny i wydechy z boku! What the fuck? Bierzemy! Od razu, żeby zarezerwuję sobie, żeby ten... Spoilery? Nie. Felgi? Ja tuninguję najpierw wizualnie, nie? Powinienem najpierw skupić się na tuningu... osiągów, a dopiero później na wizualnym. Takie felgi dam, ale trochę za duże one są do korwety. Gdzie tu jest ta strzałka? Cholera jasna. Nie mam strzałki. Raz naceluję. O. 19, zapieprzymy mu. Pięknie. Maski. Taką chcę. Wloty mam. Nie mam w dupie, ale nie chcę wlotów. Silnika zapieprz... No nie mogę tego zajebistego. Gallardo chyba ma ten zajebisty silnik, co? Tu damy skrzynkę. Most Wanted po prostu instalujemy te ostatnie części, żeby wymaksować samochód. Nie tak jak w Undergroundzie, że musimy wszystko po kolei kupować. Tylko wystarczy ta ostatnia część i właściwie tyle. A widzę, że nie dużo wydam na ten tunik nawet, więc powinno być ok. Wow, nie mogę turbo kupić. O nie! Ale i tak nieźle. Sobie stunigowałem mój piękny samochodzik. Ojej. No dobra. Kolorek. Jaki tu kolorek dać? Chwileczkę. Czemu ja nie mam myszki? Gdzie myszka? Jak to się robi? Ej, myszka. Dobra, muszę to padem zrobić. O! Ja, można tak, dobra. Nie wiedziałem. Jaki kolor? O rany. Nie są ładne te kolory. No, mam jakiś taki ciemny. Tylko nie wiem jaki. Zresztą i tak co bym nie wybrał, to nie będzie wam się podobać, więc będę wybierał dla siebie. Nie ma znaczenia absolutnie. Felgi. Oczywiście czarnuchy. Albo szare, o. O takie. Pięknie. Szybki. O! Biorę. To nie zegary. Weźmy Batmana. Tak mówię na ten zegar. To jest zegar Batmana. Pięknie. I no nie wiem właśnie, czy brać te winyle, czy nie. Może jakiś delikatny taki pasek. Jakiś taki pośrodku.
Dopieprzymy jakieś pośrodku tego paska. On fajnie wygląda. Chwileczkę dam pod kolor, ale tak, żeby troszeczkę się wyróżniało. Nie, mówicie, żeby pasek dać szary. No dobra, to dam szary. Skoro tak mówicie, to... Albo czarny? Taki wygląda dobrze. Nie, moim zdaniem korweta, moja korweta wygląda teraz niesamowicie. I nie możecie powiedzieć, że nie, bo jest super. Ile mi kasy zostało, nie mam pojęcia. Zobaczmy, jak ten wóz jeździ. No nie, to na pewno nie, nie wiem. No nie, no kurde, to się w ogóle nie rusza z miejsca, oh Jesus. Jest lipa, dobra. Nitrosa na maksa, bo lubię tak. Prześwit, nie wiem, tak. Zobaczymy, kto jeździ, no nie mam pojęcia. Hamulce, nie wiem, to tak, jest super. Paskudnie rusza, Gallardo dużo lepiej się zbierało. Ale kurweta, no musiałem, muszę ją mieć, muszę ją przetestować. Zobaczyć, jak to śmiga. Piękny cud, techniki. Czy ładnie brzmi? Brzmi ładnie. Oh shit, oh my gosh. Jest lipa ze sterowaniem, dobra. Jedziemy wyścigi, bo tu nie ma co. Najpierw draga jedziemy. Chodź drag. Czy ja... nie wiem, jak tu mi pójdzie właściwie. GTO DB9. Da fuck? Znowu kamera źle się ustawiła. I Ford GT! Aaaa, nie! Teraz weź się przyzwyczajaj do nowej zmiany biegów. Go Lord, to tak fantastycznie ruszało wtedy. Teraz jest troszeczkę lipka. O, no dobra. O, wyścig będziemy tutaj, widzę, że długo powtarzać. Oni oczywiście, o tak, oni ukończyli. Chcę to widzieć. Chciałbym to widzieć. Startujesz man z perfektem. A tu lipa. What the fuck, jak ja to zrobiłem? What? Ale lipa, jakaś nie wiem, ile ja jadę w ogóle? 240? Gallardo to już... What? Już bym miał tu prędkość światła. Spadła, słyszę tam kogoś z tyłu. Ford GT mnie doganiał. O nie. Słuchajcie, jak wyścig pójdzie mi kiepsko, to zmieniam na Gallardo i sprzedaję korwetę w cholerę. Bo to tak nie może być. Ja muszę wygrywać, nie ma opcji. Dobra, tu mamy jakiś sprint. Skręca paskudnie ta korweta, to jest jakaś porażka. Jaki długi sprint! Wow. Ale Gallardo ładnie, naprawdę Gallardo ładnie leciało. Niebieska strzałka do perfektu, nieźle. Wow. Dobra, nie wiem czemu, ale mi się strasznie podoba oprawa graficzna w tej grze, czujecie to? Jak to możliwe? Nie, może po prostu jest ładna. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać korwetą. Jeśli będzie mi szło słabo, to no, tak jak mówię, Gallardo. Jeszcze tam tuning trochę podkręcimy. Idź stąd, Pontiacu. Jest lipa. Gallardo naprawdę duże... Dobra, nie będę mówił co Gallardo, po prostu Gallardo jest lepsze sporo od tej korwety. I czuć to zdecydowanie. Oh. I jedziemy, nie! Chciałem się popisać i wyszło jak zwykle. Boże, nie, katastrofa. Start w korwecie jest do dupy. To od razu wam mówię. O, nie pojechali skrótem, jakie lamy. Ja jeszcze tu... O. Zmieniamy na Gallardo, mam to w dupie. Zobaczcie, co się dzieje z tym samochodem. Nie rusza praktycznie wcale. To jest masakra. Ja ogólnie bardzo lubię korwety i ten model C6 strasznie lubię, ale to, co się dzieje w Most Wanted teraz, to jest jakaś katorga. Jest to katorga, jeszcze... o nie. No dobra, możecie mi powiedzieć, że nie znam wyścigu i tak dalej, ale w Gallardo to by tu nie było w ogóle rozmowy, ja już bym ich dawno miał z tyłu. Może to też kwestia przyzwyczajenia do samochodu. Powinienem dać mu szansę jeszcze na następnym wyścigu, ale boję się. Boję się, że po prostu będzie mi szło bardzo słabo. O, żeż ty, Pontiacu GTO.
Orzeszty Lamborghini Murcielago LP640, fuck off! Czemu oni wszyscy... No i jak oni to robią? Przecież oni rozbijają sobie trafików jak chcą, nic im się nie dzieje. Połowa wyścigu, a ja jestem ostatni. Zobaczcie, co to się... What the fuck? Masakra. Dobra. Koniec narzekania, bierzmy się w garść. Idź mi stąd. Gonimy dziadów. Przede mną jest Murcielago, które ponoć mówiliście, że bardzo słabo się prowadzi. Nie wiem, wątpię, czy może coś się prowadzić gorzej niż ta korweta. Jest porażka. Kurde, znowu narzekam. A to zobaczymy, czy tym tuningiem się da coś tutaj zdziałać. O, no tak, ale nie, dobra, jeszcze raz. Myk. I teraz to powinienem skręcać. Oh yeah. Są gdzieś tam za mną. Jezus, jeszcze do Rockport musimy wskoczyć. Zmieniam na Gallardo. Bardzo mi przykro, wszyscy fani korwety. Ale tutaj ta korweta to jest jakaś masakra. Znowu narzekam. Zobaczymy, ile wyciągnie może chociaż. Fajnie chodzi, to jest plus chyba jedyny w tej grze i wygląd, no tak. Tu będzie jakaś długa prosta, żeby przetestować, czy nie? 200. Oj, ledwo te 300, nie można się rozpędzić. 300 będzie w ogóle w tym wyścigu? Jest, 302 pojechał. I nie pokazało nas, że 302, o Boże. Dobra. Dobra, dobra, moi drodzy, nie, tak nie może być. Tak? Nie może być. A nie, tak nie może być. Bierzemy mojego pięknego Gallardziocha i lecimy do akcji. Czy mnie wywali? Tak, dobra, no to lecimy do salonu tuningowego. Jezu, zupełnie na parakaloszy. Teraz ja im pokażę, skąd kaczki wodę piją. Bardzo mi przykro, nerdy, nuby i wszystkie inne boty z Need for Speed Most Wanted, teraz wam pokażę, co potrafię. Oh yeah. Chodźcie do mnie, albo spadajcie, bo moje Gallardo jest najlepszy w Worldzie? W Most Wanted. Nie mają szans, no skumajcie, zupełnie na jazda, no macie rację, są tutaj lepsze części i w ogóle wszystko jest lepsze, no może poza tym tyłem cholernym. Wow, no nie, niesamowite, zobaczcie, jakbym na cheatach jeździł. Tam ci zostali z tyłu całkiem. Oj, ja sobie pięknie króluję tu z przodu, jacie, jeszcze taki power slide cudowny. Czy to jest, ej, czy to jest czasem wyścig Lions Challenge? Z Need for Speed World? Tak, myślę. Z kim ja się w ogóle ścigam? Nawet nie zdążyłem zauważyć, bo widziałem ich tylko przez krótką chwilę na starcie. Mojego Lardo stawiło wszystkich z tyłu, a ja mogę się cieszyć pierwszym miejscem i dosłownie jadę sobie po zwycięstwo. Czuję się taki szybki w tym Gallardo, że mógłbym właściwie w tym momencie zawrócić na linię startu i wrócić na metę i jeszcze bym wygrał. Tak, to jest to. Moje piękne Gallardo. Znaczy piękne, fajne. Okej, umówmy się, to nie jest jeszcze piękne Gallardo. Piękne Gallardo zaczyna się dopiero od faceliftingu pierwszego. To jest dopiero piękny Gallardo. Nie jakieś tam światła jak z jakiegoś Star Warsów ściągnięte. Nie! To jest piękne. Ile jechałem? O, 355 i luźną gumą, a nie tam jakieś ledwo trzy paki wyciągam. Dajcie spokój. Tak się nie gra w NFS-a. W NFS-a jak nie jedziesz ponad 300, to jesteś słaby. Taki jest NFS. Jedziemy sobie Speed Trap.
Zobacz, no nie, pięknie. Jakaś tetetka mi się tu pokazała. Spadaj, dziadu. Gonimy, gonimy. Tutaj mamy w głupim miejscu radar, jak zwykle. Zaraz po tej oponce. Ach! Lipa. I drugi. Ale i tak drugi jestem. Ha! A tamci co, nie mają prędkości w ogóle. Dobra, zaraz to nadrobię, spokojnie. Teraz właśnie poziom trudności tych speed trapów się znacznie podniósł. Zobaczcie, w których miejscach na mapie pokazane są te radary. 171. O, i zobaczcie, ktoś jest jednak szybszy. Te radary są po wyjściu z zakrętu, gdzie mamy właściwie najniższą możliwą prędkość. 216, zobaczymy jak oni. No i już dziada przegoniłem. Musiałem na tym pierwszym miejscu mieć małą prędkość, znacznie mniejszą niż ten z tyłu koleś. Trzy paki nie, 262. Co i tak nie jest złym wynikiem. What the... Okej. W Wordzie też się tak dzieje, jak w tak gównianą wjedziemy. Goni mnie ta dziadzina, goni. Co to jedzie w ogóle? Chyba Porsche Turbo. Pięknie, 224, piękna prędkość tutaj. Oh yeah. No już mam ponad 1000, a oni dopiero 900, jakieś tam się męczą. Trzycyfrowe liczby. Jeju, no. Dopiero połowa, to naprawdę długi. O, speed trap jest, zobaczcie. To nie są przelewki, o nie. O, wiem jak tu teraz. Nie, no co ty tir robisz? What the fuck? Nic, muszę się rozpędzić tu dookoła. Jak on mógł tak zrobić? Przecież widział, że z przeciwka jadę. Mam pierwszeństwo. Co oni nie wiedzą? Pięknie. O-o. Mhm. Czy oni tam? Całkiem z tyłu gdzieś. To dopiero połowa. Strasznie długi ten wyścig. Zobaczcie. No, już ponad połowa. Nieco ponad. Ale wizja tego, że jeszcze prawie tyle samo będę musiał jechać, nie przeraża. Te wyścigi są strasznie długie tutaj. O! Okej. O! No już trafików to jest tutaj od groma. Ale bardzo dobrze, że ten poziom trudności się tutaj zwiększa. Ja chyba zmienię z powrotem na korwetę, bo jest mi za łatwo w tym Gallardo. Jest... No fajnie się jeździ tym samochodem. W korwecie tak się... Tak, ten skręt jest tragiczny. To jest coś nie do pomyślenia. A tutaj... Wow. Ale jest takie to znaczne ułatwienie i nie wiem... Czy mogę tak jeździć. Gallardo w ogóle 380 km na godzinę śmiga luźną gumą. I tak głupio w tę korwetę się przesiadać, która jedzie znacznie mniej. I do tej prędkości maksymalnej rozpędza się w 3 lata. Ale mimo to... Nie lubię, jak jest mi zbyt łatwo. Wolę fajną rywalizację. Dobra, ile tych jeszcze speed? No to już koniec będzie, to mogę cisnąć nitrosa do końca. I uwaga, zrobię tak. Oh yeah! Pięknie. Co teraz? Mia do mnie pisze. Mam go gdzieś, tego Mia. I jedziemy. Jedziemy. Tutaj. Strasznie długie te wyścigi są. Strasznie długie. Ale damy radę. Eliminacje. Tu mam kolejny speed trap, ale już krótszy. To tu będzie myślę, że fajnie. Widziałem, że tam dużo więcej prostych jest. Ale zobaczymy, jak to będzie. Elis. RX7 i Viper, którego sprzedałem. I całe szczęście. Ten samochód mi się bardzo nie podoba w tej grze. Korwetę też chyba sprzedam, bo to lipa jest totalna. Nie chcę mieć lipnych samochodów w garażu. 210. O, ktoś miał lepszą prędkość. Pewnie Viper. No, ciężko zgadnąć, bo tutaj się nie pokazują marki z samochodów. Okej. I... Pięknie!
Okej. Zobaczcie, jak ich odstawiam, nawet bez używania nitra. Znacznie się oddalam od tego peletonu. I... Wow! Ekstra! What? Niewidzialna ściana! Jeszcze jej nigdy nie odkryłem. Widzicie? Widzicie? Ta gra po prostu może nas czegoś nauczyć nawet o Wardzie. Ja sprawdzę kiedyś w Wardzie, czy jest ta niewidzialna ściana tutaj. Większość niewidzialnych ścian zostało pousuwanych właśnie w Wardzie w stosunku do Most Wanted, ale nigdy nic nie wiadomo. Może coś się jednak uchowało. Okej. I tutaj tak, tutaj tak, i tutaj tak. To już kojarzę. Boom! Ale ładnego wallrida zrobiłem na tym trafiku. Woohoo! Pięknie! I tu. O, tu będzie do dupy. Też nie. Może nie będzie tak źle. Uwaga, uwaga. Wow! Ekstra! Nie! Spadaj mi stąd, dziadu. Chyba jakaś policja była gdzieś przed chwilą. I 235 km na godzinę, pięknie. Nie, jest za łatwo, jest za łatwo. Chyba jednak zmienię taką tą korwetę całą. I zobaczymy, jak mi będzie szło. Podejrzewam, że wyścigi będą sporo mozolniejsze. O, tu nie ma tego skrótu, no jak? Tam jest fajna hopka. No tutaj, prawda? Tak, ale to wyjeżdżamy i tak za tą hopką już. O, tutaj nawet fajnie jest ten speed trap ustawiony. I pojedziemy z krutosem. No i już 80. Bardzo długie te wyścigi są pod koniec, naprawdę. Trzeba się sporo namęczyć, żeby to wszystkie ukończyć. Teraz mamy przeciwnika Roniego Poroniego, który jest przedostatnim, nie, trzecim chyba przeciwnikiem z listy, bo jeszcze jest ten gościu w SLS-ie. Z jakimś ambitnym nickiem. No i później Razor zostanie. Czyli brzytwiarz. I zgarnę jego M3 GTR. Dresowóz. A, okej. Ile ja mam tych wyścigów tu ukończyć dla niego? 8. A mam ukończonych raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to, no to. Lecimy sobie tu. Właściwie to jest wyścig, który zaczyna się w miejscu, gdzie ukończyłem sobie teraz. O. Okej. Nie, no bez perfekta, lipa jakaś. Uuu, zobaczcie, jak kobalt wysunął do przodu. Ale się rozwalił śmietnik, więc... Aha, tutaj trzeba było skręcić, a nie skrótem. A oni wiedzą, gdzie babcia koszyk nosi i zobaczcie, pojechali skrótem. Kurde. Nie, spadaj! Ach. Dobra. Wow, zobaczcie, co oni zrobili z tym Mercedesem SLR-em. Żółte felgi, fioletowy lakier jakiś metaliczny, spoiler jak z Batmobilu i jeszcze naklejka, jakieś kurde kwasty. Oczy wypala. A moje oczy, muszę go wyprzedzić, nie mogę na to patrzeć. Chciałbym mieć SLR-a. Jedź mi stąd. Kobalt, weź go tam z ramuj czy coś. Twoje zadanie. O, nie mogę patrzeć na tego SLR-a. Boże, kiedy jest... Jak można było tak zrobić? O! Nie! Nie! O! Dogania mnie. Dogania mnie ten potwór! Ta gra to horror teraz. Aaaa! Jest tutaj daleko, Slenderman! Chyba go zgubiłem. To jest jak obcy w Alien Isolation. O, czuję jego oddech na plecach. Dobrze, że nie na dupie. Znaczy, w sumie na dupie, no to jest
Nie mam pleców w tym samochodzie, tylko można powiedzieć dupę. Plecy są właściwie na dachu, jeśli by tak spojrzeć na samochód. Goni mnie? Nie widziałem go jeszcze. Próbuję uciekać, żeby nie złapać kontaktu wzrokowego, chociażby z moim lusterkiem. Okej, gdzieś się tam rozwalił. Przyspiesza jakoś sztucznie. Nie. Jedziemy. Tu pewnie będzie zaraz w prawo. Nie obchodzi mnie to. Ja nitrosa całego ładuję, chcę go... What the fuck? Okej, to było dobre. I teraz tu jedziemy? No dziwnie jakoś. Strasznie fajne są te wyścigi. Szkoda, że w Wordzie nie ma już takich długich. Został tylko Seaside Interchange, którego zresztą nikt nie jeździ. Cholera. Jak można takiego pięknego wyścigu nie jeździć? Ja tego nie rozumiem. A wszyscy tylko Construction Road i napieprzają w kółko i w ogóle. Bez sensu. Yeah. I... Pięknie! To teraz co mamy tutaj fajnego? Bramki zostały i same nudy ogólnie, okrążenia. Tu mamy... O, a tu coś innego niż Gripo, inaczej jedzie się troszeczkę inaczej. Eliminacje... ile mamy zrobionych? 6 na 12, a musimy zrobić 8. Czyli co, jedziemy sobie bramki. O, tu nawet coś ciekawego. I tu mamy... Dobra, najpierw pojedziemy sobie te. Tutaj mamy sporo prostych. No i dobra, kończę sobie drugi wyścig na bramki. Goni mnie policja, więc za chwilę będę musiał się z nimi zmagać. I w zasadzie wyścigi będę miał chyba już ukończone tutaj. Dobra, jeszcze ostatni zakręt i dosłownie będziemy sobie patrzeć, co od nas gliniarze dzisiaj chcą, żebyśmy im zrobili, haha. Oj, nie wyszedł mi fajne ujęcie, nie wyszło mi. Okej, dobra, patrzymy. Czyli tak, dotknięte radiowozy 32, coś tam 600 tysięcy. Czas pościgu poniżej 2 minut, myślę, że da się zrobić. No i czas pościgu 8 minut, god damn it. To zrobimy taki mek, że oni się posrają ze szczęścia. Ho, 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 śmieszny lucek. Sucho mi, sucho, ojej. I jedziemy z Krutasem i tu, zobacz, ja pokażę. Pokażę wam, jak się gubi policję w Most Wanted. Ja wiem, że o tym nie wiecie, ale ja wiem i pokażę wam. Okej, i tu nie mają prawa nas znaleźć. Żadne helikoptery, żadne inne gówna. Skumajcie. No, chowaj się. Man? Chowaj się. Okej, i chowamy się. Czy to nie jest piękne? Helikopter poleciał w ogóle. No w sumie racja, bo jesteśmy schowani pod budynkiem. I w ten sposób jeden kamień milowy mamy ukończony. A mamy ich ukończyć ile? Już wam powiem. Moment. 5 tylko. Tu mamy 7. Czyli tak, 1, 2, 3, 4 i jeszcze coś pościgowego musimy sobie skończyć. Dobra, robimy radary. To myślę, że nie będzie taka trudna sprawa. Uwaga, uwaga. I... oh yeah! 256 kilosów. I teraz tak, patrzymy kolejny. Tu mamy mieć 255 minimalnie. Bo za mną jest kolejny radar. Co ich tu tyle? Nie za dużo trochę? 255, tak? Zobaczcie, już mam 240. Ja to już mogę zwolnić. O, dobra, nie, no nie, what the fuck? Dobra, trochę przesadziłem z tym zwalnianiem. A to co, to wyścig? Nie, też radar. To robimy. Ło! Co? O nie! Tak to nie będzie. 255, a na drugim ile? Ile ja mam tych radarów do zrobienia? 3 tylko, to czemu mi się tu pokazują? To chyba wyścigi są, ale mają taką samą ikonkę jak radary te takie... Że radary do zrobienia prędkości. Dalej, Gallardo, jedź! Okej. No to robimy tu. Myślę, że się uda. Spadaj. Dobrze. I...
Oh yeah! Pięknie. I teraz tu. Muszę mieć 250. Oj, teraz już chyba nie uda. Ach, prawie. Brakowało mi 5 km na godzinę. Rowery! O nie, spieprzyłem rowery. O, lera jasna. Trudno. O dobra, a może uda się ten radar zrobić? Uwaga! Yeah! Ja nie wiem skąd te radary, przecież one mi się tu nie pokazują u Roniego. Co on od pieprza? Ej, naprawdę, ja robię jakieś radary, cholera wie skąd i gdzie. Jest i śmigłowiec, Chopper. I mamy, pyk. Oh yeah! I jest i czwarty, piąty, szósty. O kurde! Skąd ich tu tyle się wzięło? What the fuck? Ej! Nie, what the hell? No co jest? Ja dziękuję. Co to miało być? Cholera jasna. Jakaś lacha nas pokonała, o nie. Tak to być nie będzie. Co? Nie, dobra. Już zapłaciłem? No, trudno. Chciałem to kartą uratować, mam tych kart od cholery. No kurde, no trzeba dalej rypać te pościgi, bo to jest jakaś, nie wiem, widzicie co oni zrobili w ogóle? Nie, no co jest? Okej, moi drodzy, mam teraz pościg, gdzie ukończyłem większość kamieni milowych. Trwa on już 10 minut ponad. I no nic, trzeba tylko zgubić tych gliniarzy i właściwie będę mógł się zmierzyć z Ronim, który albo poroni, albo nie poroni. Zobaczymy. Lecimy teraz do kryjówki. O, akurat mnie zgubili. O, o, tu jest gliniarz. O, oh yeah. Tak się parkuje po ludzku. Dobra. No i chowamy się. Pięknie. I za chwilę będziemy robić sobie pojedynek z Ronim przed upasem Razora. Okej, okay, chodź Roni. I'm gonna srona. Lecimy. Co tam chcesz ode mnie? Trze... O Boże, okrążenia by bridge. Chodź ty, Mastonem. Zobaczymy, co wykombinuje tu. No dobra, a gdzie ten gliniarz? A, zaraz go rozwali chyba, czy nie? Bawi się z policją. Bach. Okej. Okay. Jak... Ci najniżsi policjanci, najgorsi. O, zobaczcie! A tu sobie Lucysław zjeżdża. Jaki star dziwny. Co powiesz na to? Bybridge. Bardzo, bardzo fajny wyścig, który nieźle wymiata się na przykład w Nissanie Nismo R34 w Need for Speed World. Jeśli ktoś z was ma, naprawdę można tu bez power-upu wygrywać, chociaż ciężko jest na przykład z Zondom F albo Porsche 911 GT2 997. Ale jest ogólnie spoko i Nismo jest no fantastycznym samochodem ogólnie i do tego wysiłku się nadaje, bo Nitro... Roni się rozbił. A nie było w ogóle żadnej cutscenki przed tym wyścigiem, trochę ubolewam, bo tak nudno i nie wiadomo co się właściwie w tej fabule dzieje. Można jedynie czytać te wiadomości tekstowe, których czytać mi się nie chce. Coś tam się dzieje i ogólnie i tak robimy to samo, czyli jeździmy i wygrywamy, tak kółko. Trzy okrążenia, o matko, gdzie on jest? On nawet nie wjechał jeszcze na ten, na tunel, czy pod tunel. Rany, ej, może go zdubluję, ha ha. Oj, okej. Ostatnie metry pierwszego wyścigu na okrążenia z Ronim. W pewnym momencie on coś się bardzo dziwnie zachowywał na tej mapce. Ale... ogólnie jest bardzo z tyłu. Przed chwilą był tak strasznie daleko. Nagle mnie tak śmiesznie podgonił. No ile wiadomo jak to działa w Most Wanted. Po prostu tu jest ten cały catch up, czyli doganianie. Ja to włączyłem, no bo czasami to jest lepiej, jeśli po ogóle gdzieś tam nas doganiają. I jest ta rywalizacja, niż jakby stali gdzieś tam cały czas z tyłu. Ale ładne ujęcie nawet tego Gallardo wyszło teraz. Winner, sprint.
Jak to się... jakiś Lennox? Jakoś tak się nazywał ten sprint, dziwny. Uuu. Dobra, i zobaczymy teraz, laska, jak sobie poradzisz. Oh yeah! No i zobaczymy, dobra. A spróbujemy teraz bez Nitra pojechać. Damy mu szansę. Damy szansę jemu. On z Nitrem, jak fajnie. Fajnie to wygląda w sumie, jak jedzie za mną z Nitrem, tak mu po bokach ten... ten dym leci, te płomienie. Spróbujemy się tak pościgać, bez Nitra, może będzie ciekawiej. A jak się spycha drań. Zobaczcie. Czy brać jego samochód? Jak najbardziej, no przecież widzieliście, ile kasy wpada za sprzedaż takiego grata jak Viper. U niego chyba w ogóle Nitro nie działa, bo co włącza, to praktycznie, o, widzicie? Nawet sobie jakoś specjalnie nie przyspieszył, po prostu sobie o tak, o. No, nieźle mu idzie to wymijanie trafików, muszę przyznać. Szkoda, że przy tym tak dużo prędkości traci. No, a to jego sprawa. Już go ładnie wyprzedziłem, no tak kręcie. Nie ma szans z moim Gallardo. No cóż, samochód jest naprawdę nieźle stunigowany. Od kogo ja go mam? Od tego Wysola chyba, od Kciukena. Gallardo w sensie. O, jak niefajnie. No i zobaczcie, i tak mi nie dogonił. A jakbym używał Nitra, o, już by go na apce nie było. No ale dobra, tak jest ciekawie, macie rację. Jeszcze jeden został mi wyścig, to będą oczywiście okrążenia. No i nie wiem, jak to pójdzie i wyjdzie, ale zobaczymy. Wow, widzieliście to? Wow, wow! Trafoi jest tutaj od groma. A to już 64%, 65,6%, więc to nie jest wcale taki długi sprint, jak mieliśmy teraz w tych wyścigach. Które musieliśmy zrobić przed pojedynkiem z Ronim. Także myślę, że zaraz sobie to ukończymy ładnie. Oj, użyłem Nitro, nie chciałem, to udruchowo, tak jakoś na prostej zawsze. Ouu. No dobra, podgonił mnie odrobinkę. Zostawię sobie całe Nitro na koniec. Także jakby była jakaś tam skucha, żeby nie miał ze mną szans. Okej, okej, dogania, coś się dzieje. 93%, no i Ronnie, pokaż co potrafisz, man. Okej, pięknie. I proszę bardzo, Ronnie poronił. A ja lewituję. Dobra, mamy drugi wyścig skończony. Candle Tunnel? Aha, teraz By Bridge, tylko w drugą stronę. Czy będą dwa okrążenia? Okej, nie jest źle. No co, teraz też bez Nitra? What the fuck? Dobra, to lecimy na skocznię narciarską. No jeszcze się rozwalił gdzieś tam, a na tej cutscence było pokazane, że on taki dobry niby jest. O Boże. No jakiś stoczniowiec chyba. Czekajcie, muszę się podrapać. O, jak dobrze. Dobra, jedziemy. Dwa okrążenia to szybko pójdzie tutaj, naprawdę bardzo szybko się jeździ na tym Candle Tunnel. Czy By Bridge w drugą stronę. Został z tyłu, Oran. Szkoda, że tak nudno, bo ja bym wolał, żeby te okrążenia były tutaj gdzie indziej. O kurde, źle pojechałem. Już nie ten sam, tylko może w jakimś innym miejscu. Ale zobaczcie, teraz mi podgonił nagle, pięknie. Zobaczymy, co z tego będzie. Dam mu odrobinę forów, no bo aż mi szkoda, jak gdzieś tam z tyłu się rozbija. Jest to ta... O, pff, rozbił się, pojechał prosto. Boże, czy on nie zna tej trasy? Rany boskie. Został znowu z tyłu. Ja, Ronnie to jest taki przydupas Razora. On to wybił się praktycznie na jego sławie. Pociągnął tych swoich dwóch przydupasów za nim. Nie wiem, za którą kieszeń trzyma się Ronnie. Bo jeszcze został ten Japończyk. Nie pamiętam, jak on się nawet nazywał, zresztą to nieważne, jeździ wspaniałym SLR-em, którego akurat chciałbym mieć w swoim garażu. Chociaż nie na długo mi się ten SLR przyda tak naprawdę. Bo moim celem w ogóle w tej grze jest zdobycie, jak wam cały czas powtarzam, karery GTI. Zrobienie jej ładnie częściami unikalnymi, które... Co on robi? Zobaczcie. Częściami unikalnymi, które sobie gromadzę
w moim warsztacie tuningowym. I no, jestem ciekawy, jak ta kariera będzie śmigać. Czy cztery paki osiągnie? Mam nadzieję. Gallardo już nawet na tym tuningu, właśnie jest to prawie wymaksowane Gallardo, bo no cóż, mamy tutaj całkiem fajny pakiet części. Dobra, Roni, wiesz co, sorry, ale muszę to zrobić. Całkiem fajny pakiet części, których jeszcze nawet nie mam odblokowanych. Które nie mam odblokowanych, momencie, coś tu chyba z nitrem jest nie tak. Oczywiście, zobaczcie, ja się dziwię, co to nitro takie długie jest. Tu się okazuje, że moc jest zjechana do zera, znaczy do równowagi, a no właśnie tak się dziwię, kurczę. Co tak słabo? A zaraz tutaj zrobimy porządek. No i jeszcze ostatnie metry dosłownie, moi drodzy. I będę mógł chyba kupić sobie... Będę mógł sobie chyba kupić Carrera GT. Więc tak myślę, że... Za chwilę wejdę do wspaniałego dealera samochodowego i Roni wygra. Oh fuck! No i Roni. Chyba jednak po Roni. Bye bye. Okej. Ile kasy dostałem, ładnie. A teraz dawaj mi swojego Astrona, bitch. I części unikalne. Tak. Najpierw losujemy Astrona. Tylko jedną kartę próbujemy wylosować sobie samochód, a drugą kartę bierzemy część unikalną. Myk. I... Dobra, to strajcie się. Biorę kartę na części. Nie wiem co... Opony, okej, dobra. Ja już chyba mam wszystkie części unikalne i teraz będzie Toru Sato, tak? Tak go zapamiętałem. Toru Sato. Ból. Chyba nie będę musiał długo wymyślać nazwy głupiej. Ból. Dupy. Cześć, ból dupy. Będziesz miał ból dupy. Jak oddasz mi swojego McLarena, czy Mercedesa, McLarena SLR-a, wersja 722. Taki kozak jest, tak? Taki kozak. Dobra, będziemy mieli do pokonania bóla dupy. I jedziemy do salonu. Kupujemy karerkę. Mam nadzieję, że już będzie odblokowana, bo musiałem pokonać chyba trzeciego kolesia z listy, czyli właśnie Roniego, który no jednak poronił. I potem będziemy tunikować ten wspaniały wóz. Oje, parkujemy po ludzku. Cholera. I... Oh yeah! Ile kasy? Zobaczcie, moi drodzy, karerka jaka piękna! Drive now! Tak jest! Carrera GT. W końcu. Tak, przerabiać ten samochód będziemy już w następnym odcinku. Będziemy nim wygrywać w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będziemy nim wygrywać w następnym odcinku. Wow! A prowadzi się świetnie! Świetnie się prowadzi karerka! To lubię! Dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!